Ponad 100 dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 17 lat wzięło udział w castingach, które zorganizował Słupski Nowy Teatr, który wraz z Filharmonią Sinfonia Baltica przygotowuje się do wystawienia najnowszego musicalu The Sound of Music, Dźwięki Muzyki. Premiera tego musicalu w marcu przyszłego roku, ale praca nad spektaklem rozpoczyna się właśnie teraz. Poszukiwane są dziewczynki, poszukiwani są chłopcy, którzy zagrają jedne z najważniejszych, jedne z głównych ról. Zgłosiła się ponad setka chętnych. Miejsca jest zaledwie dla kilkunastorga najlepszych dzieci. Dla kogo? To się okaże po castingach. Klaudia Janus, 15-latka ze Słupska, swoją prezentację ma już za sobą. Jak wrażenia? I byłam bardzo zestresowana, bo byłam pewna, że będę tylko recytować wiersz i będę zaśpiewam piosenkę wybraną przeze mnie. Ale czekała mnie niespodzianka, musiałam tańczyć walca, kiedy nie miałam nigdy do czynienia z tym tańcem. Jedyne, co zawsze tańczyłam, to taniec współczesny. No i to byłabym zestresowana tym strasznie. No. Czyli taniec współczesny był najtrudniejszy? Nie. Scenka aktorska się pojawiła. Tak, scenka aktorska była przerażająca. Ale nie wiem, jak to wyszło, jak pomyśleli o tym. Żyli. Byłaś już kiedyś na scenie jako aktorka? Jako aktorka nigdy. A dlaczego przyszłaś na casting? No, chciałam spróbować nowych rzeczy, tym bardziej, że bardzo kocham musicale i chciałam to w przyszłości robić, tańczyć i śpiewać. Musicali bardzo wiele oglądam, więc stwierdziłam, czemu nie spróbować tutaj. No i poszłam na casting i się okaże. Kto będzie trzymał za ciebie kciuki? Rodzice, moi najbliżsi znajomi, no wszyscy moi najbliżsi. Wypada, to jest teatr. Wyobraź sobie, że podchodzisz do dziewczyny i tańczysz z dziewczyną, dobrze? To jest jej pierwszy taniec, musisz z nią zatańczyć, dobra? Patrzysz na mnie tak, żebym nie miała wątpliwości, że się we mnie zakochała. Okej.
18-letni Wojciech Kopacz ze Słupska właśnie wyszedł ze sceny, zakończył się jego casting. Jak wrażenia? Wrażenia bardzo pozytywne. Dałem z siebie to, co miałem najlepszego, to, co potrafię. Były trochę problemy z tremą, jest to jednak jakieś nowe wyzwanie, nowe doświadczenie, żeby przezwyciężyć i pokazać to, co najlepszego człowiek ma w sobie. Trzeba umieć tańczyć, śpiewać, grać na scenie. To wszystko umiesz? Ze śpiewem. Śpiewam w chórze Fantazja od kilkunastu lat, mniej więcej 12. Jestem uczniem szkoły muzycznej, a z tańcem mamy w szkole muzycznej zajęcia taneczne. A aktorsko mniej więcej od 2 lat uczęszczam na zajęcia do pana Glinieckiego. Na jaką rolę liczysz w tym spektaklu? Mam nadzieję, że odpowiednią, jakby to powiedzieć. Nie zastanawiałem się dokładnie nad którą rolą, na którą rolę miałbym szansę. Mam nadzieję, że jedno z dzieci, które występują, jedno z rodzeństwa. Jesteś w tej chwili w 2. klasie, we wrześniu pójdziesz do klasy maturalnej. No trochę dużo zajęć jak na kilka miesięcy, jak na jeden rok szkolny. No będzie to duże wyzwanie, żeby pogodzić wszystko, ale jak już mówiłem, uczęszczam do szkoły muzycznej i już mniej więcej mam poustalane, ile czasu potrzebuję na naukę, na poświęcenie jednej szkole, drugiej szkole i zawsze czas się znajdzie. Jak cię wybiorą, dasz radę? Z pewnością. Trzymamy kciuki. Pani Monika Zytkę, dyrygent, pani Magdalena Witczak, śpiewaczka. Panie są pedagogami ze Słupskiej Uczelni i dyrektor Nowego Teatru, pan Zbigniew Kułagowski. To jest jury, to jest komisja, która wybiera osoby do musicalu. Przesłuchali państwo już kilkadziesiąt osób przez 2 dni. I jak? Różnorodnie bardzo, zwłaszcza, że mamy kandydatów w różnym wieku, bo szukamy osób od 6 lat do pełnoletności tak naprawdę, bo są też przesłuchania do głównej roli już dla zawodowców, więc rozstrzał jest ogromny i ogromne jest też zróżnicowanie, ale są bardzo ciekawe doświadczenia. Czy spośród tych kilkudziesięciu osób, które państwo zobaczyli, przesłuchali, mają już państwo typy kandydatury do poszczególnych ról? Tak, mamy już około 6-7 osób, które wyłoniliśmy z tych właśnie kilkudziesięciu, które już właśnie słuchając przypisujemy do konkretnych ról wiekowych i postaciowych, żeby no, pasowało wiele rzeczy. I głos, i wizualna strona, i jakby otwartość też każdej z osób właśnie w stosunku do partii, którą już przydzielamy. Panie będą pracowały z młodymi, czasem bardzo młodymi ludźmi, bo to mówimy o dzieciach, które mają 5, 6, 7 lat. Na czym będzie polegała ich praca nad rolami? No muszą się po prostu po pierwsze nauczyć poruszać na scenie, nauczyć śpiewać i to jest zadanie chyba najtrudniejsze, ponieważ te dzieci śpiewają na głosy. Siódemkę śpiewają na 3 głosy. Tak, wzajemnie się słuchać. Naprawdę niełatwe zadanie i będą musiały to ogarnąć. Jak to zrobimy, to jeszcze nie wiem, ale myślę, że mamy tyle czasu i jeszcze poza tym nie skończyliśmy przesłuchań, jeszcze czekamy. Jeszcze jest co najmniej drugie tyle osób chętnych, więc mamy nadzieję, że wybierzemy takich, którzy sobie z tym poradzą po prostu świetnie. Panie dyrektorze, ile jest czasu? Czasu na casting czy na? Na przygotowanie do spektaklu. No, premierę planujemy w marcu przyszłego roku, więc wydaje się, że czasu jest dużo, ale tak naprawdę jest to ogrom pracy, zwłaszcza, że chcemy mieć podwójną obsadę, jeżeli chodzi o obsadę dziecięcą, więc ta praca jest razy dwa, jak gdyby, rozłożona na większą ilość dzieci. Praca jest wielką przygodą na pewno dla tych młodych ludzi, ale bardzo odpowiedzialna i wymagająca od nich wielkiej dyscypliny, zaangażowania, nie tylko od nich, bo również liczymy na współpracę z rodzicami, bo to też będzie ich wielka praca i wyrzeczenie, bo to jest własny, poświęcony czas. Więc czeka nas wspaniała przygoda, bo musical The Sound of Music jest no wspaniałą opowieścią o rodzinie, którą mam nadzieję uda nam się stworzyć właśnie z tych wybrańców, których tutaj przysłuchujemy. To bardzo znany musical, bardzo znany scenariusz.
scenariusz broadwayowski. Na podstawie jego powstał film, który z pewnością większość Państwa oglądała. I czym się będzie różnił, czy już Pan wie jako reżyser, czym się będzie różniła świat przedstawiony w filmie od tego, jaki Pan tutaj na scenie razem z Filharmonią Sinfonia Baltica stworzy? Musical był najpierw i film powstał dopiero 6 lat po premierze broadwayowskiej. Sam tekst, oczywiście układ scen, układ piosenek jest inny w musicalu niż w filmie. Film ma oczywiście inny język narracji. W teatrze to się dzieje wszystko bardziej dynamicznie, zwięźle i te sceny są troszeczkę inaczej ułożone niż w filmie. Aczkolwiek opowieść jest o rodzinie von Trappów, o kapitanie, o wspaniałej dziewczynie Marii, która z zakonu staje się najpierw opiekunką, później żoną i tak naprawdę matką dla siedmiorga dzieci. To wszystko jest wpisane w czas rodzącego się faszyzmu w Austrii. Opowieść myślę, że większość z nas zna właśnie z filmu i ta opowieść jest identyczna w musicalu. Oczywiście różni się, tak jak powiedziałem, innym ułożeniem scen. To na kiedy zapraszamy widzów? Na marzec 2013. I wtedy zobaczymy efekty pracy między innymi Państwa, którzy wybierają dzisiaj i przez jeszcze kilka dni będą wybierali młodych kandydatów do ról dzieci głównego bohatera. Z nimi się da...